Niestety ten weekend rzeczywiście na Śląskiej trochę był bardzo tragiczny. Mamy między innymi dwa wypadki śmiertelne. Jeden z tych wypadków, do jednego z tych wypadków doszło w Bieruniu. Tam nasze wstępne ustalenia wskazują, że kierujący Mini Cooperem nie ustąpił pierwszeństwa na przejeździe dla rowerów właśnie rowerzyście i w wyniku tego potrącił go, zginął 71-letni mężczyzna. Badamy oczywiście okoliczności dokładne tej sprawy. Drugi wypadek, na szczęście nieśmiertelny, ale dosyć również poważne. Do niego doszło w miejscowości między Rudami a Jankowicami na drodze wojewódzkiej 919. Do zdarzenia doszło przed godziną 22 w Mikołowie na ulicy Owsianej. Kierujący samochodem marki Dacia, 46-latka, jadąc w kierunku Rudy Śląskiej, utraciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo. W wyniku zdarzenia śmierć poniosła 11-letnia pasażerka. Kobieta trafiła do szpitala. Obecnie ustalamy przyczynę tego tragicznego w skutkach zdarzenia. Bierzemy pod uwagę każdą okoliczność i każdy wątek jest przez nas badany.